Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku analizie lepkościowej poddajemy olej AMSOIL, który pracował w Hondzie Civic. Przesyłka została dostarczona przez pana Piotra i zawiera próbkę numer 1, jest to olej nowy. Oraz próbkę numer 2, jest to olej przepracowany, szczegóły później. Rozpoczynamy od testu bibułowego celem porównania naszych olejów z punktu widzenia zmian wizualnych. W tym obszarze na końcu filmu dorzucam kilka ciekawostek, zapraszam. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Honda Civic, 10. generacja, rok produkcji 2017, pojemność 1.5 turbo, 182 koni mechanicznych, silnik benzynowy bez filtra cząstek stałych, przebieg ogólny 60 600 km. Właścicielem jest 28-letni mężczyzna stosujący zasadę, że olej powinien być wymieniany po przebiegu nie przekraczającym 10 000 km. Do samochodu zalany został olej AMSOIL Signature Series 5W30 APSN Plus A5/B5 według ACA. Jeśli chodzi o zalecenia producenta silnika w stosunku do środka smarnego, to są one zgodne z tym, co teraz widzicie. W ramach ciekawostek kilka informacji od właściciela pojazdu. Po pierwsze, system start-stop jest zawsze dezaktywowany. Pierwszy fabrycznie zalany olej do przebiegu 3700 km to hondowski olej 0W20, następnie interwały co około 8 do 10 000 km już na oleju AMSOIL 5W30. Trasy zazwyczaj ponad 20 km i przez pierwsze 15 km to raczej spokojna jazda do maks 3000 obrotów. Nigdy silnik nie pobrał, nie pobiera oleju. Paliwo, na jakim jeździ pan Piotr, to niemal 100% paliwo 98. Silnik nigdy nie był czyszczony żadną płukanką. Bohater tego odcinka przejechał na tym oleju blisko 10 000 km, dokładnie 9 800. Eksploatacja miasto trasa porówno. Dominuje eksploatacja na odcinkach przekraczających 20 km. Olej został wymieniony po 7 miesiącach eksploatacji. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a później lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 59,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 162. Znamy wyniki dla oleju świeżego, konfrontujemy je z deklaracją producenta oleju. Widzimy, że otrzymujemy pełną zgodność. Pora na olej, który pracował w silniku. Aplikujemy do lepkościomierza olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak dla oleju świeżego. Zapraszam.
Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 51,7 mm2 przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 9,5 mm2 przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 169, a to oznacza, że otrzymujemy zmianę lepkości w przedziale 10-15% dla temperatury 40 stopni Celsjusza, czyli przedział ostrzegawczy, oraz poniżej 10% w temperaturze 100 stopni Celsjusza, czyli przedział akceptowalny. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych decyzja o wymianie oleju wydaje się być w pełni uzasadniona. W ostatnim czasie pojawiały się zapytania o interpretację wyników z testu bibułowego, stąd ten materiał. Na rynku jest dostępnych kilku producentów testów bibułowych, aktualnie prowadzę liczne badania porównawcze tych testerów, o tym będzie kiedyś osobny materiał. Dla próbki oleju z tego odcinka wykorzystałem test oleju zakupiony w Niemczech w firmie Motor Checkup. Z wszystkich testów, które mam u siebie, to najbardziej dopracowana procedura pomiaru wydaje się być opisana przez tego producenta. Sami ocenicie. Zaznaczam, że oceniam na chwilę obecną wszystko to, co występuje oprócz części merytorycznej, czyli całą otoczkę, dostarczone materiały, to jak one wyglądają, to jak przygotowana jest legenda itd. To jakie ma możliwości test sam w sobie, jego skuteczność ocenię w przyszłości. W jaki sposób interpretować otrzymaną planę? W dostarczonych materiałach, ale również na stronie producenta jest dokładny instruktaż. Zainteresowane osoby odsyłam w to miejsce, natomiast krótko zaznaczę, że dla silników benzynowych jest następujący klucz. Oceniamy krąg wewnętrzny. Pokazuje on, czy olej został zanieczyszczony małymi cząsteczkami, np. cząsteczkami spalin, brudem, kurzem lub innymi substancjami. Drugi krąg pokazuje, czy olej jest ogólnie w dobrej kondycji. Porównujemy zabarwienie oleju z tym, co dostarczył producent w instrukcji. Trzeci obszar do weryfikacji to występowanie postrzępionego okręgu. Woda w oleju tworzy wyraźne szczyty w obszarach zewnętrznych, natomiast płyn chłodzący tworzy żółty pierścień wokół poszarpanego okręgu. Czwarty obszar to krąg paliwa. Im większy jest przezroczysty pierścień na zewnątrz, tym więcej paliwa znajduje się w oleju. Tutaj trzeba pamiętać, żeby trzymać test pod odpowiednim kątem i naświetleniem, wtedy jest on lepiej widoczny. Korzystając z dostarczonej instrukcji, należy wskazać, że ocena kręgu wewnętrznego oraz drugiego okręgu sugeruje, że jakość oleju silnikowego bazując na skali 9-stopniowej jest oceniona na 5, czyli stan przeciętny. Taka obserwacja wydaje się być zgodna z tym, co zostało oznaczone w badaniach lepkościowych. Reasumując, nie otrzymujemy niepokojących sygnałów, aby ten olej nie spełniał właściwie swojej funkcji w tym konkretnym przypadku. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zapraszam do aktywnego włączania się w prowadzone eksperymenty oraz do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!